dla drużyny. To jest jedno z tych zadań. Aha, to oni ci każą, tak, a tu sobie oni siedzą. Nie, siedzą sobie, już wracają do Olsztyna. A to czemu nie zostają na Wostoku? No bo... Powiedzcie mi, czemu stare miasto Kostrzyna zostało opuszczone? Czemu tam już nikt nie mieszka? Bo była wojna. Był atak bombowy, z tego co dobrze pamiętam. Bombardowany w 96%. A skoro cały Kostrzyn był zburzony, to czemu akurat tamta część nie jest w ogóle odbudowana? No tego to nie wiem, to by trzeba było zapytać ludzi tam, którzy no, ja decydują, decydentów. W 46 roku, tak. Kiedy tutaj my sprzątali, my robili to wszystko. Pytaj się ruskich. Po prostu było zbombardowane i wwieziono cegły gdzieś na budowę w Warszawie i w ogóle, nie? Po prostu to miasto było ogłoszone twierdzą. To był ostatni punkt obrony na drogę na Berlin. Nie? Tam kiedyś zamek był, duży zamek, a teraz są odgruzowane wszystkie te domy stare. Ulice są, nazwy ulic są, nie? Ta błękitna woda taka, bo wszędzie jest błękitna, to że ona kiedyś była cała czerwona, bo tak zabijali wszyscy się nawzajem, że ona była cała czerwona. Tam kiedyś był duży cmentarz radzieckich żołnierzy, ale nie wiem co z nimi teraz. Jak wpadniesz do tej dziury, to czasami takie małe ludziki przychodzą i mogą cię zakopać. No, tam jest, są tereny podmokłe i tam po prostu ludzie poumierali i są duchy. No i one mogą wyjść i wystraszyć. Nie straszą, nikt im nie straszy. Jak u siebie w mieście chodzisz po mroku, to jest bezpiecznie? No to co, oni nie chcą na Woodstocku zostać? Nie chcą przyjechać tu na Woodstock? Nie mieliśmy tego w planie. No, a ty? No, ja trochę czasu nie miałem. O matko. Nic właśnie tego. Na pewno bym zbudował wszyscy basen, kino i tego. Nie. Ten tram handlowy, no przestań, kurde. To zostanie tak jak zostanie, jeżeli coś uda się odbudować. No, tam na początku, nie wiem czy widziałeś, próbowali odbudować właśnie na stary styl. Ja bym chciał, żeby to zostało tak jak jest, bo tu mamy teraz naoczne, widzimy to, co po prostu, co historia zostawiła. Tego nie powinno nikt ruszać, te drogi powinny być takie jakie są. Tutaj nie powinny żaden polbruk być kładziony, to powinno być zostać tak jak jest. Takie jest moje zdanie. Tam hotele są pobudowane, także tam już takie prawie miasteczko się robi. Kryty basen z zjeżdżalniami, takie w zielonej górze. No właśnie. A ja bym tak naprawdę postawiła jedno wielkie muzeum. Nie, bez muzeum, nie, bo muzeum to tam kto będzie zwiedzał, nie? Ja. Wiesz co zrobią? Wiesz co zrobią, że tu niedługo tu powstanie Polomarket i Lidl i Tesco. I będzie ze starego Kostrzyna. Jutro o 14:00 się zwijam mniej więcej. To czemu nie chcesz być na Woodstocku? No muszę wrócić, bo mi tych zadań wszystkich nie zaliczą. A to co, ty harcerzem jesteś? No tak.